was? Tak, już. Hej, cześć, My witajcie, chcieliśmy moi po pojazdy drodzy, pojechać. moi... Ja pierdolę. I... Cidze. I witam was w kolejnym sezonie, bodajże to już chyba będzie 8 sezon z MTA DayZ na serwerze MTA Revolution. Jak na razie widać, jeszcze nie ma tej naszej mapy z DayZ, ale cały czas jakby ona już jest w trybie gotowości, one procenty się zwiększają, tak mi powiedział administrator. No i po prostu musimy poczekać jeszcze cierpliwości, a mapa w swoim czasie jakby zagości na tym serwerze jako już taka stała. Okej, jak widzieliście, wyjeżdżaliśmy z naszej bazy. Oczywiście to nie ma znaczenia, czy będziemy wpisywać te hasła na czacie, czy nie. Po prostu i tak się nie dowiecie. Nawet mamy zbindowane, to tym bardziej nie będziemy wpisywać, bo to nie ma sensu. Co do niej potrzeba? Mam tylko oponę i silnik. Dwukół i silnik. To stój, ja to założę. I tu jeszcze... Nie, bo nie ma opony, czekaj. Nie ma opony, na razie nie bierz. O, jej, siadaj. Mówimy, gdzie jest dużo pojazdów. Ja znam respę ogólnie, Mazon też. Dobra, to jak znajdziemy oponę, to tu wracamy i jedziemy są do bazy. Co do rekrutacji, to ona jest dalej aktualna. Dodam oczywiście w opisie, tym razem w opisie, bo wcześniej dałem w komentarzu. O, widzieliście, słyszeliście efekt burzy? A pogoda się nie zmieniła. Fuck logic. Dobra, nieważne, jasne niebo. W opisie będziecie mieli opis podania, znaczy szablon podania. No i piszcie, bo jak na razie nikt się nie zgłosił. Miałem nadzieję, że wręcz przeciwnie, będą tłumy, spamy i tak dalej, ale na razie cichutko. Czyżby cisza przed rekrutacją taką porządną? Może to jakaś niespodzianka dla mnie? Dobra, jedziemy teraz do SF. Tej no... Co tak milczycie? No, nie wiem, co mogę mówić. Aha, no tak, rolo. Nie wiem, mieliśmy grupę składającą się chyba z 10-12 osób, ale okazało się, 18. Że pod... No dobra, nieważnym. Ale okazało się, że pod moją nieobecność jedna osoba, którą pozdrawiam i jest najstarszą osobą w naszej grupie, byłej grupie, no sobie obmyśliła, że zrobi własną rekrutację grupy. Chyba mogę to powiedzieć, bo i tak chyba mi się nic nie stanie. Death Angels. No i jak po prostu się o tym dowiedziałem, to trochę z jednej strony mnie zatkało, z drugiej po prostu mnie to poirytowało, bo kurde, przecież stworzyłem grupę, która fajnie przez półtora do dwóch miesięcy sobie istniała beztrosko. Aż tu się dowiaduję, że kurde, grupa przestała w ogóle istnieć, bo przestałem grać na DayZ. Jest do przodu. No co za... Nie! Kurde... Dobra, mów dalej, mów dalej. A na DayZ już nie chciałem grać, bo miałem własne powody, żeby tam nie grać. Po prostu z przenudzenia i tyle. No to ta osoba sobie stwierdziła, a zrobimy sobie... Ty kurde, dostałem! Dziękuję. Jak ja cię mogę trafić? No to trafiłeś, geniuszu. Pozdro. Tam nic nie ma. Trudno. No jest. Dobra, muszę coś zjeść i wypić. Chyba cieniutko. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ale trafiłeś mi jakimś cudem. Really, Shizer? Ty, no nie, no nie gadaj. No i na co tu wjechałeś? Jak i tak przecież zaraz... To się respila z tanker. To zaraz zobaczymy, czy ci się... Kurde, chodź tu do nas, a nie baw się z nimi. A jak nie będzie tego Landstalkera, to... sobie wyjedziemy gdzieś jeszcze. Aha. Ciekawe. Zobaczmy. To sprawdź, czy coś do niego trzeba włożyć, ale fajnie wygląda. Wokół silnik. Co?
Dwóch pół silnik. Wiem, gdzie jest jedno koło. No to dajesz, to bierzemy to tego Landstarkera. No to trzeba polecać do UV. Też musiałeś wkurzyć. No to przecież byliśmy w Elbi. Dlaczego żeśmy się... gratuluję. Dobra, i tak wracając do tego tematu powstania grupy Death Angels w zastępstwie za STW, że już to tak powiem, bo to tak z jednej strony wyszło po to, żeby po prostu jakby ochronić w cudzysłowie moją poprzednią grupę, która właściwie no już nie istniała od, nie wiem, niecałego miesiąca. Aż do dzisiaj. Rekrutacja teraz jest otwarta, w opisie szablon podania, więc się zgłaszaj. Tylko kurde, nie zgłaszajcie się poniżej 15 roku życia, bo to jest kurde jeden chyba z najważniejszych punktów wymaganiowych. Dobra, nieważne. Aż w sumie skończyłem to, co miałem mówić. To gdzie teraz się udajemy? I po co? Do SV po takie pokoju, ja będę was nakierował. No to na spokojnie. Ale nie wiem. No, na razie. Mały przykład. Dalodnal na czacie coś pisze fajnego. Już jest przykład. To jest jedna z osób. O właśnie, nie znam, o wilku mowa. Ktoś wbił z Death Angels. No, której osoby nawet nie znamy. A ja już kojarzę. Tak? Nie, bo ja tam gadałem z nimi na TS-ie, to ja już ich tam wszystkich będę rozpoznawał. Zobaczył, najpewniej zobaczył moją reklamę tego serwera, to powiedział, a może wbijemy, zobaczymy co tu się będzie ciekawego dziać. No i tak pewnie też może zadziałało. 14 graczy. O! I nie jest tak źle jeszcze, bo to jest dopiero chyba czwarty dzień. Maza nie jest tam. Jedź tam prosto tą drogą na razie cały czas. Tam gdzie jechałeś. Tam. Dobra, kontynuuj. To jest dopiero czwarty dzień serwera, więc to od razu nie będzie tak, że będzie grało po 30-50 osób. Jak to było w przypadku DayDaisy, ale to inna sprawa. Miejmy nadzieję, że jak już prowadzi tą zmianę mapy, modyfikacje i tak dalej, no to graczy będzie chyba z 3-4 razy więcej, nie wiem. Tak przynajmniej ja określam sytuację, która mogłaby się tak nadarzyć. Nie wiem, jakie byłoby wasze zdanie, jakby ta mapa się całkowicie zmieniła i jeszcze te poprawki. Jak wy uważalibyście, czy by ten serwer rzeczywiście ukształtował przełom serwerów z Game Modem DayZ jako ten MTA Revolution? Według mnie to będzie coś fajnego, bo będzie się różnił od większości serwerów, gdzie jest normalna mapa z DayZ, a będzie, znaczy będzie normalna mapa z Andreasa, tu masz byśmy z DayZ. Będzie się różnić, będzie ciekawie się grać ogólnie. Będzie coś ciekawszego. Klimat przede wszystkim będzie całkowicie odmienny. Bo tak szczerze mówiąc, od samego początku otwarcia mojej serii, bodajże tam chyba już z półtora roku temu, tak, dobrze sobie to liczę. No to przecież każdy kolejny sezon to była jedna i ta sama mapa i ewentualnie dodawali jakieś, nie wiem, szczątki zmarłych, nie wiem, dużo hangarów i tak dalej. A teraz to przynajmniej coś nowego będzie, tylko zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze. To przede wszystkim trzeba to mieć świadomość, czy rzeczywiście będzie tak jak my sobie wyobrażaliśmy, czy będzie to całkowicie coś, o czym my dobra, nawet... Kto weźmie to? Ja wezmę. Mam tutaj jeszcze trochę miejsca. To wezmę. I tak się nie ruszałem od kilku minut. Dobra. No prawie byś mnie... No masz szczęście. Ale stary, jak żeśmy byli w SF, to żeś mnie trafił. Ja nie wiem jakim cudem Mazan ty tak strzelasz. No kurde, nie, bóg jakiś. No i to wszystko świadczy o tym, że ty tak w CS-ie kurde jedziesz 30 do 5 kurde. 36 nawet było, pamiętam jeszcze. Widzisz, pamięć mam dobrą. A właśnie, jutro będziemy tego CS-a nagrywać, więc jak chcesz to zapraszam tam. Chyba o tej samej porze. Jeżeli oczywiście no, będziesz spoko chciał to, i parę osób jeszcze się tam ściągnie.
Ciekawe, kiedy mój skill się poprawi. Bo jak na razie. Bo jak na razie to tylko kaleczę ten skill w tej grze. Ale backowo jest. Zawsze zostają ci boty z karty. Nie. Nawet boty mnie czasami zabijają. To wiesz. Macie picie? Nie. Ciekawe, skąd byśmy mieli miejsce. No to Lipton. Dobra, to teraz jedziemy po tego Landstalkera. Tak. Okej, no to ja mam wszystkie części, ja pozakładam, ja prowadzę Landstalkerem. Chyba, że będziecie się ze mną kłócić, to komuś najwyżej dam tą kierownicę i się po prostu udławicie nią. No, jak chcesz, to jedź. Ale tak, miejmy nadzieję, że sezon 8 będzie na tyle długi i dłuższy od 7, żeby po prostu było co oglądać. Nie wiem, no nie wypuszczę MTA więcej niż 2 razy w tygodniu, bo no, sami widzicie, mam też inne gry. Więc no nie dopchałbym na przykład jeszcze jutro albo w czwartek, bo no, to już by było za dużo, choćby ludzie chcieli ciągle tego MTA, to fakt, jest dużo wyświetleń, ale no musi być ta różnorodność, bo ja bym tak codziennie to puszczał, no to kiepsko by było, szczerze mówiąc. Ty spałbyś się nerdem. A i tak po tej reklamie to, że chyba z 200 wyświetleń, to nie jest źle. No już. A i tak rośnie. Poza tym jakbyś tyle nagrywał tego, no to by się szybko znudziło. No wiem, no ale wyświetleń bym miał więcej, ale z drugiej strony to już by było przenudzenie. No i tak dobrze powiedziałeś w sumie. Dlatego no 2 razy w tygodniu teraz pozwoliłem, bo to jeszcze wakacje, no to już mamy ułamek wakacji już w sumie. Dobra, ale jak już będzie wrzesień, to normalnie raz w tygodniu, albo 2, w zależności, tam sobota, niedziela, bo w tygodniu to raczej to się nie da rady z tym utargować. No i miejmy nadzieję, że na tym serwerze będziemy na tyle długo grali, żeby nam się po prostu nie nudziło. No, bo jakbym miał wymieniać serwery, na których grałem, no to troszeczkę by mnie to... troszeczkę by mnie to już nudziło, bym wymieniał te serwery. Zmieścisz się w tym. A wiesz, zmieściłby się. To jest winia. Dobra. Teraz podjeżdżajcie tutaj. Jak już będę na szczycie, to wysiądę z Entera i wklepiam tam te części do pojazdu i biorę tego Landstalkera. A macie kanister? Ja miałem. Aha, tak. No to w sumie można pozdrowić tych kilku panów, którzy odwalili śmietankę przed naszą bazą. Tak. Ja pozdrawiam mamy. Dobra, stać. Nikt chciał też pozdrowienia, więc... No właśnie, to pozdrawiamy... Ty, dzięki, kurde, byś mnie zabił. Pozdrawiamy nie. Też administrację Misa, jak i cały tam jego oddział. O, dobra. Jezu, kurde, to czasami mnie nawet potrafi wystraszyć momentami. I tak, wcześniej, jak był pierwszy dzień w nocy serwera, to była taka małpa, to tak się chichotała, że się zestraszyło ze tego ze strachu czasem. Jedziesz i tak małpa ci takim śmiechem chyba. Dobra, to tak jak powiedziałem, Landstalkerem teraz jadę, a w sumie nie ma po co jechać do bazy. Ale w sumie... No, można jechać i odstawić. No właśnie, żeby zostało, no właśnie, i wezmę tego Bobka. No napadnie ktoś na będzie tyle z tego. Czy Bobkata już mamy, to nie wiem. To najwyżej przyjedziecie po mnie, chociaż idziecie za mną, w sumie to nie ma co. To jedziemy do bazy teraz, odstawimy pojazd i po prostu... pojedziemy sobie dalej tym Bobcatem. Troszeczkę go oczywiście tam nieco po obijam, ale to u mnie jest tradycja. No kurde, kto mi zmienia grupę channelu? Co nie, jest? Nie, mi to zmieni. Shizer. Co ja robię? No, co robisz? Ty dobrze wiesz, co robisz na TS-ie. No właśnie nie wiem, co robię. Teraz to on może nie zrobił, ale... No kurde. A o co chodzi, kurde.
No, był channel group change. I chodzi o to, że teraz... Kuba Komczu zmienił z tego, że VIP zaufany na zweryfikowany. Aha, i uwaga Bobka na Helkę. Jechał. Bobka jechał mocno, gonimy go? Czy... No ja nie wiem, czego zrobię. A dawaj, gonimy, czemu nie? Wy go gońcie, a ja jadę do tej bazy całej. Słoka. Nie wiem, trochę nieco dłuższą metę pojadę, ale... O, jest. Helka cię chyba śledzi. No mówię o Helce, że też was śledzić będzie. Jak się dać się zauważyć. Dobra. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. O kurde. Ale jak ucieka zaczął. Ale żem tam trochę What the fuck? Kurw, jakiś pojazd mi tu wybuchł. 5 metrów przede mną. Luju, zarąbany. Przecież... A co, Bobka wybuchł? No chopie. 5 metrów przede mną. Ja to Winchester na pomoc, sprzedałem im 3 strzały i zginął tego, wybuchł znaczy, 5 metrów za mną był i kurde, boom, kurde, słyszę, odwracam się, a tu kurde, nie dość, że ten Lucky wybucha, czy ginie, to Bobcat wybucha. No pozdro. Zginął? No zginął. Ciało tam, jest nitemki. Wy się tym zajmijcie, ja transportuję pojazd. No to on już jest przy bazie, on się nie cofnie, bo będzie marudził. Dobra, i z tym, potem wrócimy po te ciało. Chcę odwieźć pojazd, nie chcę... Z mojego ciała muszę, z mojego ciała turboxa wezmę, naprawi się. Jeśli nie zajebali mi tego turboxa, to będzie dobrze. Jak coś, to teraz odcinki nieco będą krótsze, tak nie wiem, do 30 minut, do 35, nie wiem, bo... chodzi o to, żeby te odcinki też nie były za długie, bo to co w 7 sezonie było, no to... Stwierdziłem, że trochę już za dużo czasu poświęcę na te odcinki i powinny być nieco krótsze. Ale... Co może sam jest? Co? Dobra, mów dalej. Ale przecież akcja jest, właśnie widzieliście przede mną wybuch pojazd, no to już coś się stało. Znaleźliśmy z Landstarkera, którego teraz wywożę. No to coś się dzieje w sumie, no to tu nudy nie ma. Bo w sumie to jak byliśmy na poprzednim serwerze, o którym już nie chcę mówić, to ino były albo eventy, albo jeździliśmy w jedną stronę i z powrotem. A tak to co chwilę coś się może dziać innego, a już nie wspomnę jak ta mapa wejdzie, to już w ogóle strach się wiedzieć co to będzie się działo dalej. Dobra, pojadę sobie na skróty, bo mogę, tylko nie mogę wydupić tego pojazdu. Bo to będzie tylko... Po tego turboxa. No właśnie, teraz... Nie mam turboxa. Nie macie... Ciało nie ma. Może nic ma. Nie macie toolboxa? Nie. Ciało poznikało już. Aha. Jak nie, to jedziemy nad Stalkerem pod to ciało typa, bo tam może, on już mógł tam pobiec. I tamten drugi może pilnować, się go zabije najwyżej. I się pojedzie na tą górę zobaczyć, czy faktycznie tam jest res Banshee, bo było wybuchnięte, nie? O Luju. Dobra. Mam szczęście. Boż byście mieli ukatrupili. Dobra, jestem już niedaleko. Dobra. No biegniemy do niego, Mazam, chodź. I od razu pojedziemy tam Landstalkerem. Jak nie, to Mazamowi dasz skorpio kierować, bo on wie, gdzie było to wybuchnięte Banshee. A jak nie, to ty będziesz nakierowywał na tam, gdzie ten typek zginął, no. Czekajcie, chcę teraz... Aha, to wy teraz bijacie do Landstalkera? Do Landstalkera. Dobra, i gdzie jedziemy? No. O. No, kurde, poczekalibyście, bo ja nie mam i tak broni, to muszę być na no. To gdzie teraz macie zamiar jechać w następnej kolejności? Te, ale fajnie, fajnie. Możesz sobie... No, mam oparcie. No masz oparcie, faktycznie jest. I cię nie muszą zabijać od tyłu. Znaczy od przodu, chciałem powiedzieć. Od przodu pojazdu cię nie zabiją, ale od tyłu owszem. Dobra, to teraz tylko, gdzie... Wiecie, gdzie nas mnie tekstura broni, bo kiedy wcześniej graliśmy, to jak sam grałem, jak Mazana nie było, to mnie Landstalker goni. Jak strzelałem tutaj do kolesia, co był z tyłu, to w teksturę tego auta strzelałem, niego nie mogłem trafić, nie? Mhm. To jest plus, tak jakby. To teraz gdzie jedziemy? Tam gdzie było to ciało, Kieri Mazona. Aha! Ja wiem gdzie to jest. No to jedź. To jedź, prowadź, tylko kurde, mnie też by się przydała broń palna. No to wiesz.
Trzeba po prostu typów, jak się znajdzie, to nie trzeba uciekać, tylko próbować zabijać też. Znaczy ja chciałem po was przyjechać w sumie. Bo jak wy byliście pierwsi. Na innym serwerze jak z Mazanem grałem, to jakiś koleś miał CZ-kę i MP5, M4, nie? Ja z pistoletu podeszłem i go zabiłem, bo mnie trafić nie mógł. Ciekawe kto. A to w sumie nieistotne. Dobra, jak już dojedziecie, to trzeba będzie sprawdzić to ciało. No chyba, że już pozbierał. Zobaczy się, zobaczy się. No w sumie do wszystkiego gracze są zdolni na tym serwerze. Ilu graczy jest? O, 12. Ale to w sumie i tak jest dobrze. Przynajmniej są jacyś gracze. I tak jak mówię, no zachęcam do tego serwera, no jak już coś, to jest już forum, IP do TS-a i do tego serwera, to w sumie trzy informacje takie najważniejsze. Jest tam jakaś się broń? Pozbiera. A, pozbieram. Już się pozbiera. Kurde. To trochę kiepsko. A ty, że zombie. No mogłem go jak pozbierać. Jak nie dopuszczam, pojedź tam, gdzie jest ten marker, gdzie można broń kupować, jak nie. Po co tam? Bo tam mogą być. A w ten eta. A ile macie tych IZ-ków? 457. To kupisz mi broń. 460. Chociażby nawet to MP5. Nie wymagam cudów, tylko po prostu taką broń. No byle jaką, ale żebym czymś mógł też strzelać. Jakbym miał jakiegoś... Ja bym się starał, mi wystarczy. Ja muszę plecak mieć. Dobra, to mi kupisz. Najwyżej ci kiedyś oddam. MP5 kosztuje 200 chyba. No to spokojnie, ci starczy. Jak będę co miał... Mi? No tak, przecież masz 400, wykupisz mi. Nie wiem, zobaczymy. A jak to zobaczymy? No, bo chcesz tego Kojota kupić. No ja nie wiem, nawet, ile kosztuje nawet. Ja nawet 50 nie mam. To o setce tu nie ma co? O czym mówić. Nie ma o czym. Dobra, no i... Zobaczy. No, przeżyj. Dobra. Przeżyliśmy, to jest najważniejsze. No ale teraz trzeba uważać, nie się kopsz. Można toolboxa przecież tutaj teraz kupić, nie? No to w sumie kupimy po jednym. Toolbox chyba nie jest taki drogi. Dobra, wysiadłem. Dobra, i tu pokazywaliśmy przy tej reklamie ten sklepik. To kup mi tą MP5 Shizer, byłbym wdzięczny. Co? Nie mogę Kojota kupić, lol. Nie mogę Kojota kupić. Dlaczego? Dlaczego? Nie mogę z tego nawet. O to chodzi właśnie. Ale MP5 się nie da kupić. Aha. To kup mi... Czekaj. Czekaj, ja muszę plecak kupić za 200, bo nie stać mi na nic jak na razie. Czy stać mi, ale... To mi tego Digla kup. Okej, straciłem 200 tego. Straciłem 200 IZ-ów, kupiłem. A nie, lol, od razu mi dał czegoś backpacka, to nieważne. Dobra, to od razu mi założyłem. To wyrzuć mi broń. I trochę amunicji. Trochę amunicji. Czekaj, coś tu, co mogę kupić, na co mi stać? No mówię Digla, Digl najtaniej ci wyjdzie i najlepiej w sumie. Brakuje mi 20, żeby kupić Sakałacha, no nie. No kurde. Dobra, kupuję Digla. Mogę ci dać, ale nie. Jak nie, to Mazan mógłbyś mi kupić, ale dobra, dzięki. A gdzie Digl? Dobra. Nie ma właśnie, nie da się kupić tego. Toolboxa. To kiepsko. Kiepsko bardzo. Dobra, Digl mi taki musi wystarczyć. Na kolesi w sam raz, trafisz raz w łepetynkę, no może nawet w soczewkę oczną, no i kurde deda. Dobra. Jak coś, to teraz ja będę na daszku. Albo obaj możemy być. Ja będę z przodu, a ty z tyłu. Tylko najlepiej, żebym był na tym działku. Stój jeszcze. O dobra, tu chcę być mniej więcej. I MK.
No. Aha, B. No ja nazywam M-kę. O, tu mniej więcej i... Dobra. Maza jest na tego, do lotniska w SF-ie. Może stać Beagle i tam kusi dużo respu. O kurde. Tylko żebyśmy się nie palili, nie? I na lotnisku są często tym boksem. Dobra, jak coś, to ja cały czas trzymam celownik i czekam na niebezpieczeństwa różne, które czekają na nas. Jak kurde zobaczę kolesia, to bezbłędnie go zestrzelę. No kurde, jak ty jedziesz? Tam jest taki rowek, jak coś. Jakby była taka animacja, żebym cię wykopał z dachu pojazdu, to bym cię wykopał. To nie zestrzał. Ale to jest San Andreas, nie? Kurde, piątka. O! O kurde. Ale żem laga złapał. Weź przeżyj tym, okej? No kurde, nie niszcz tego pojazdu. Coś ty zrobił. Ty nie gadaj, żeś się zbugował. Wysiądź z pojazdu, się go wypcha. Wysiądź. A skorpion się odkleił lepiej, żebyś nie wybuchł. Aha, genialnie, się zbugowałem. Pozdro. To pisz do misa. Uhu! No i spadam w tekstury. A, dobra. Żyję. To przynajmniej pół biedy. Wszystko działa. Może zatrzymasz się? Wyjechałem tylko. Czekajcie, ale... Wyjeźdź dalej, bo nie wskoczę. Wyjeźdź dalej. To moment, zaraz. Gdzie wy jesteście? Ty jesteś na górze czy na dole? No właśnie, bo nie mam mapy, jak właśnie. No na górze jestem, to bo jak widzę. Spadałem z tekstury, to wiadomo, że na górze byłbym. Dobra, biegnę tam. No to jadę po ciebie. Okay. Dobra, szukaj go tam. Okay. Jestem tuż przy wyjeździe z lotniska. Już jadę. Jep, Beagle. Fajna rzecz. O, dobra. No już wbijam. O, Deagle na hita. Nawet, no kurde, nawet... Nie przykleja się tam, gdzie wcześniej. No okej, okay, dobra, to tutaj się teraz przykleję. Dobra, lepiej. O, nawet lepiej będzie mi się celowało. Mam bardziej przybliżony. Galaretka? Nie, ktoś mi tak napisał w komentarzu. Daną minutę i galaretka. Kiedy był ten odgłos? Ja nie czaję, kolesia. Ktoś chyba musiał, kurde, naprawdę za dużo słodyczy zjeść. Dobra, a teraz tak. No nie wiem, jeszcze tak z 5, 10, max 15 minut. Jak już nam się po prostu troszeczkę znudzi, to zakończymy odcinek i po prostu nie będziemy się bardziej zmuszać do tego. Okej. Jep, proszę, jakiś grat. Co my tam mamy? Ty, chyba silnik. Silnik? No, rozpoznałem. No. Ty, no kurde, jakieś loadingi są. Nie wiem, co to ma znaczyć. A ja wezmę Wirefence'a i tą pizdę. Dobra. Ja kupiłem... O, kanister. Nie wiem, czemu mi kupiło... Zamiast jednej pizzy mi kupiło 5 pizz. I nie kupiło mi tego. Nie kupiło mi nic tego. Water Butler. No mówię ci, serwer jeszcze jest w fazie jakby alfa przez beta, więc kurde, to nie można od razu już osądzać. To zostanie poprawione, tylko ci kurde... Czekajcie, to jakiś koleś był. No to jest Freezer był. Kto to był? Aha, myślałem, że to już jakiś wróg. Wybacz, że cię uznałem za wroga. Dobrze. Się cieszę. Zatrzymajcie się na chwilę, bo chcę broń założyć. Nie wiem czemu, ale nie miałem. Dobra, dzięki. Dobra, można jechać. Jesz na tą górkę, tam gdzie banszy niby była. Nie chcę nic mówić, ale nad moją głową jest lufa tego działka. I tak to śmiesznie trochę wygląda. Śmiesznie trochę wygląda. Tak przy okazji byś dostał. Tak. Niechcący. To jakby co to wiesz? Minis o tym mówiła. No ja myślę. Ale to by działko zrobiło, nie my. No ale to działko nie działa. To jest tylko replika. Oczywiście. Działa. Tak, działa ci.
Chyba z twojej lufy. Aha. Hajsy. No moje. Haszy, haszy. Dziękuję. Bieda w kraju, trzeba brać. A no ta, bo te hajsy to są też jakby te monetki. Dobra. Już, przyklejony. Jedźcie dalej. Zobaczymy, czy Regina stoi. No. No szukajcie, szukajcie, coś się może znaleźć. No tak, jeszcze tak, znamy, jeszcze tak, tylko... Jeszcze tak z 10 minut, tak na oko i byśmy mogli skończyć, żeby nie było za długie. Tak 3/4 godziny to w sumie starczy. Znaczy, właściwie to chciałem powiedzieć 2/3, ale dobra, kij z tym. Lululu. Nie wiem, zobaczymy, jak dalej będzie się nasza grupa rozwijać. Na razie czekam na podania. Jak nic nie przyjdzie, no to będziemy dalej nagrywać w trójkę. A jak coś będzie, to w sumie będzie się rozwijać to wszystko. Dobra. Dzisiaj na 100% to się ten odcinek z tego MTA, więc nie macie się czego obawiać, bo już przed nagrywaniem pisaliście do mnie, kiedy odcinek z MTA, no to napisałem, że dzisiaj będzie na pewno, to będziecie go mieli, tak nie wiem, 22, coś po 22 i będzie ten odcinek. Nastała cisza. No, taka niezręczna. Jakby ktoś miał zaraz nam cilnąć w łeb. Z takiej, nie wiem. Nie no, albo ktoś zaczął chapać. He. Co? O Jezu. Nie wiem, co by się tak chce ziewać o tej porze. Silni na się śpi, nie na life'i. Albo... No trochę w smite, co to było? Trochę się w smite pograło. Cię w czołgi gra, nie w jakieś nie wiadomo co. Czołgi to też nie wiadomo co. Będzie Armored Warfare za niedługo, więc... Ale nie zbazałem, tylko czekamy. A jaki Armored Warfare? No, nowe czołgi. Takie lepsze. Aha. Lepsza ogólnie jakość. A to nie słyszałem w sumie. Współczesne. A, takie rusko-putinowskie, dobra. Wiem, nie powinienem tego mówić, ale powiedziałem. Fuck Putin, chce nam zajebać Polskę. Tak, kurde. I jeszcze czego? Jakby się kurwa politycy nie pchali, to bym myślał, może coś było z tego. Nic bym nie zrobił. A właśnie, skoro chcemy o tym rozmawiać, to możemy trochę pogadać, chociaż powinniśmy nieco się bardziej w tą wiedzę wyposażyć, ale owszem, tak to trochę jest tej winy polityków, kurde, pomagają Ukrainie i tak nam się potem to odpłaci. Nie, ogólnie, mieszają się nie do swoich spraw Polacy i tyle. Niektórzy. No tak. Tak to można mówić. Ale Ukraina jest w łe, to to w sumie dlatego to robią, bo pomagają, ale no z drugiej strony... Ale patrz, no. Z jednej strony jakby się nie mieszali, to by Ukraina, a Rosja by nic nie miała do nas. No tak, to jest akurat. Bo teraz też przez ten konflikt, Rosja sobie myślała, że ją od nas śmieć, tam od nich, nie? Jakąś wirusa mają, nie? Coś takiego. Chyba. To wiesz. Nie chodzi o wirusy. Też chodzi o to. Ale czy wirus to jest wymyślony, tak ja myślę? No wymyślają, kurde, żeby stworzyć... Czemu na lotnisko, ale tak powiedziesz? Wymyślałem, żeby kolejną taką wojnę polityczną wywołać, taką większą. Ale... No nie sądzę szczerze. Ale czy co nie sądzisz? Putin chce wywołać trzecią wojnę, światową. No, już było. Też czytałem o tym dużo. No tak, kurde, już nas będą straszyć, kurde. Tam jakiś jeden polityk rosyjski się wypowiadał, że kurde,
Polskę nam zmiotą z powierzchni ziemi. Nie, bo... Znaczy, on to tylko powiedział do tego, żeby Polska nie mieszała się tego w sprawy Rosji. No to akurat też jest prawda i to powinni tą przestrogę jakby zrozumieć i docenić. No. Ale wiesz, Putin taki... Boże, Putin, chciałem powiedzieć Tusk. Koło. Koło. Biorę. Tam jeszcze był silnik, tylko ma zamiast ślepy. No dobra, ślepy. Ślepy pojedź tam. No ja nie mam miejsca. Nie trump. Dobra, silnik tutaj? Nie. Nie, tam obok hangaru był. Zaraz się znajdzie, zaraz płacz. Wtedy jeszcze jedno koło i mamy mesę. No, dokładnie. My już nie jesteśmy w takiej paskudnej sytuacji. Jedź tam przy hangarach na prawo. Ale jak się Tusk obudzi, to może nie będzie wojny. Może. Jest silnik. Dobra, biorę go. No. Aha, przenikałem, że jest wasz pojazd, no ekstra. Dobra, tutaj już biorę wam ten silnik, okej. Na szczęście ten analiz jeszcze mieści w sobie. Dobra, jedź. Cześć, tu jeszcze. Bo chciałbym... No kurde, nie, jakie to jest niedorozwinięte. Ale to może się kiedyś naprawi. Dobra, no muszę chyba przybiec jednak. Normalnie to się nie da. Dobra, i jedź. Dobra, no i daj, no pokrótce sobie ten temat wyjaśniliśmy tak szybko, żebyśmy o nim nie gadali pół godziny. Ty kurde już się dymi. No trzeba będzie znaleźć tego toolboxa. A to może chyba już prędzej poza odcinkiem. No. Czy wy, bo ja od razu wyjdę i montuję film, więc nie będę mógł tam z wami za bardzo grać, bo będzie mnie przycinało. Spadki będą do 20 FPS. O, stoi Bobcat. O, kolejny Bobcat. A czy działa w ogóle? Co do niego? Bez dwóch kół. Aha. To w sumie na opona i mamy kolejnego Bobcata. Teraz trzeba się zastanowić. Dobrze. Ile jest gry? O, sorry. Graczy jest 15, widziałem. Sorki za ten wystrzał. Ale kurde, no broń wyjęta, to znaczy, że jak nacisnę taba, to wystrzeli, wiadomo. Dobra. Karluś, pobudka. Dobra, chyba się nie obudzi Czarnuch. Popatrz na czat, Skorpio. Skąd? O Jezu, jakie lagi. A, napisałem dla fałszu. Aha, przez CH. Jeszcze ze spadkiem, co? Dobra, nie będę teraz odpisywał nikomu więcej, bo nagrywam ten materiał, a nie będę się zajmował plotkowaniem. Przez twoje kłamstwa skorzystałeś z gracza do zabijania. Chłopak się z tego zniechęcił i wyszedł z serwera. Ojojojojojojoj. Nie sądziłem, że się nabierze. Dzieci tak mają. O, bywa tak. Co ja poradzę? Że jedni mnie nienawidzą, a drudzy wielbią. A trzeci to ja już chyba nie wspomnę. Znaczy ci trzeci to są tacy neutralni. Tak na przykład. Tak na przykład. Do bazy jechać czy gdzie? Przejdźcie jeszcze tak po LV. Sprawdzimy koło tej piramidy. To lotnisko. No, lotnisko dużo rzeczy. No to jedź na to lotnisko.
sprawdzimy je i kończymy odcinek. Bo w sumie to już chyba powoli nam się tak wydaje, że już chyba starczy. Nie wiem, po prostu... Odpoczyła mi sobie skrypty, zaraz mnie wyrzuci. Aha. No może, nie, no. No może dzisiaj nie będzie tak ciekawie, ale jak będzie więcej graczy w naszej grupie, oczywiście to... O! Namioty. Tu jakieś kurde hangary. Ja pamiętam położenie tego hangara. Ja. Dobra, biorę to co. No kurde, odczep się. Dobra. Pizda. To jest moje, zostaw to. To jest moje, pizda. Dobra, ja już mam full. Czekaj, chcę. Nie kłócić się. Ja zginę. Nie kłócić, teraz ja. Chodź, dam ci, chodź. To odejdź stąd, odejdź. Odejdź. Co wy kombinujecie? Nic nie kombinujcie, tylko chodźcie już tu. Dobra, w sumie możemy tu już się pożegnać. Albo jak odjedziemy do bazy, to tam się pożegnamy. No w bazie lepiej by było. No, to czekam na was. Skończycie. A to kiedy teraz ty? No to już w tej chwili jedziemy, tylko jeszcze Shizer. No chodź, chodź tu. Na skoczka, lekko atletyka, no kurde, bez jaj. To może od tyłu wskocz. No i teraz pewnie mnie wydupi. Nie, dobra. To Mazan, gdzie ty jesteś? Aha, tak, bo to czteroosobówka, to chyba można wsiąść w sumie. Dobra, jedziemy do bazy i kończymy sobie pierwszy odcinek 8 sezonu. Ło, mam lekkie przecinki, ale to chyba nie powinno mi jakoś zawadzać strasznie. Patrzę na stan pojazdu, to trochę mi się robi kwaśno. No teraz muszę, kurde, ograniczyć sobie prędkość. No powinno być coś takiego jak w tym, na Play Your Life, ograniczenie prędkości. Ale nie, to by było to dobrze. By nie, to by było. Dziwne właśnie to by było. No tak, bo jest skrzynia. Nie, patrz, tak, skrzynia. Uciekasz sobie przed tego, patrz, ty sobie jedziesz takim przykładowo traktorkiem. Jedziesz 10 na godzinę, masz znaczy ograniczenie 10 do godziny, a taki bobka cię goni 120 albo 140. Ale słuchaj, ale chodzi o to, chodzi o ostrożność, no. Fajnie by było, żeby być fajnie ostrożnym, by ale nie trzeba, no. Stary, ty żebyś widział, co my z Mazanem Bandito robiliśmy na lotnisku w lesie. Dobrze, żeśmy pojechali, czy teraz... Tak, tak, brawo. Dobra, już. No, dobra, już. Okej, to... Mazan, otwieraj bazę. Grę mi wyrzuciło. Nie no, w takim momencie, dzięki. Dobra, nieważne, no to poczekamy jeszcze na Mazana i pożegnamy się. Żeby było uczciwie. I dobra, wy ten pojazd naprawicie poza odcinkiem już. Mazan niech tylko wbije, kurde, znowu jakaś galaretka wrzeszczy. Nie wiem, co jest tą galaretką, mam. Ale dobra, dzięki Shizer za broń, Mazan ty za to, że idealnie tutaj odkryłeś położenie pojazdów. No dzisiaj trochę zyskaliśmy. Co mówiłeś? Ja nic. Nie, bo tak przez chwilę przycięło któregoś z was i po prostu taki lekki nieogar był. Dobra, bramę otworzę, żeby Mazan mógł sobie od razu wejść. I się ustawimy w szeregu i sobie skończymy odcinek takim akcentem. No Mazan, chodź. Nie będziemy... To niech się ładuje. To niech się ładuje. Możemy już zacząć podsumowywać odcinek. Tak, no dzisiaj tylko znaleźliśmy jeden pojazd, w sumie kilka nawet, bo jeszcze tam była Mesa i co tam było? Bobcat, tak, tylko Bobcat. Już nie uciągnęliśmy tego, no bo wiadomo, kurde, szukanie tych pierdół zajmuje nam trochę czasu. No dzisiaj to głównie zajmowaliśmy się podróżą po mapie i zbieraniem tych przyrządów do, znaczy części do pojazdów. No to tak długo, naprawdę Mazan, aż za długo. Już jestem. No to zapraszamy. Zanim
dojdziesz, to już brama się będzie zamykać. Nie, bo może komputer mam dobry, ale nieraz mi się to tak długo odbywa. Dobra, usiądź sobie koło mnie i możesz sobie też stać się z łapami do góry. Właśnie, żeby było dużo łapek do góry, to podnieście teraz łapy do góry, też sobie podniosę. Też sobie. Okej, okay, dobra. Jeżeli wam się spodobał odcinek 1/8 sezonu z MTA DayZ, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Macie coś jeszcze do powiedzenia? Było fajnie w miarę? Było fajnie. Co tak, Shizer, się zaśmiałeś? Co, z mojego głosu? Nie bardzo. Dobra, Mazano, garni fapanie. Później będziesz to robił. Nieważne, dobra. To trzymajcie się, na razie. Na razie. Siemko.